żebyśmy to my testowali właśnie, żebyśmy byli tymi pierwszymi rynkami, no i Zena się zgodziła, mamy to. Pokażę wam oczywiście za chwileczkę wszystko, co i jak. Natomiast ponieważ mamy kilka osób, które są dzisiaj pierwszy raz z nami, słuchajcie, tak widzę przynajmniej, pozwólcie, że ja przez pierwsze 15 minut, 15 do 20 minut opowiem o podstawy związane z firmą i opowiem o tych podstawowych rzeczach dotyczących w ogóle naszego przedsięwzięcia. Dobrze, a potem przejdziemy do planu i na plan poświęcimy dalsze tam jakieś 20-25 minut. Mam dzisiaj kilka przykładów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, moi drodzy, jeszcze raz tych, którzy jesteście dzisiaj pierwszy raz, szczególnie oczywiście witam tych, którzy jesteście już któryś raz, no też szczególnie witam. Nazywam się Waldek Uberna, mówię do was ze Słubic. Dzisiaj trochę jestem taki podrumieniony niesamowicie słońcem, bo dzisiaj był cały dzień na słońcu praktycznie do południa. Ale to już nie o tym będę mówił, to tam przy okazji, może dzisiaj na Zoomie sobie o tym pogadamy. Słuchajcie moi, co chcę powiedzieć przede wszystkim, tak szybciutko, sprawnie. Geneza powstania firmy Zenoa, kilka słów o produktach, o systemie wynagrodzeń, absolutnie wyjątkowym, teraz już naprawdę top wyjątkowym. I no parę komunikatów, parę tych podstawowych informacji. Firma Zenoa to firma, która właściwie swoje korzenie ma na obszarze południowego Pacyfiku, tam się urodziła, no tak dobre ćwierć wieku temu, rejon piękny, wspaniały, cudowny, bajkowy, czyste powietrze, z dala od wszystkich stałych lądów, piękny turystycznie, prześliczny turystycznie i wszystko związane jest z nazwiskiem John Wadsworth. John Wadsworth, Amerykanin, człowiek, który edukował się w dziedzinie badania żywności, czyli badał żywność, zajmował się badaniem żywności i tych wszystkich rzeczy dotyczących wpływu na zdrowie naszej żywności itd. itd. I John 25 lat temu trafił poprzez swoich znajomych właśnie na noni, na roślinę z południowego Pacyfiku, roślinę, która od 2000 lat stosowana była z bardzo dobrym skutkiem właśnie na obszarze południowego Pacyfiku, szczególnie na obszarze dzisiejszej Polinezji Francuskiej, ale również na wyspach Tonga i wielu Samoa, wielu innych wód. Pierwsze próbki uzyskał, pierwsze próbki w postaci takich słoików z tymi owocami noni, prawda, z drzewka noni. Słuchajcie, później sobie pogadamy, dobrze? Jak możecie nie pisać na czacie na razie, jeżeli o tych dodatkach pogadamy później, dobrze? Proszę was bardzo, dobrze? Będziemy później mieć Zoom jeszcze i tak dalej. Chciałem, żeby nowe osoby były skupione, bo mamy parę nowych osób, żeby się skupiły na tym, co oglądamy. Przepraszam za takie moje uwagi, no ale prośba, nie? Bo mamy dzisiaj czas jeszcze, żeby pogadać o wszystkim. Słuchajcie, także moi drodzy, dobra, gdzie byliśmy? Byliśmy tutaj, czyli pierwsze próbki, od tego się wszystko rozpoczęło. Następnie John postanowił lecieć na Polinezję, ponieważ wujek Google niewiele mówił wtedy, a właściwie jeszcze nic nie mówił ćwierć wieku temu, bo jeszcze był w powijakach zupełnie, nie istniał. Więc poleciał na Polinezję, przemieszczał się z wyspy na wyspę, od chałupy do chałupy, rozmawiał z mieszkańcami Polinezji, z rodzinami, nadawał się pięknej historii tego owocu, tej liczącej ponad 2000 lat historii tego niezwykłego owocu, podjął decyzję o stworzeniu nowego przemysłu w swojej branży. Nazwana przemysłem bioaktywnym została dużo później, natomiast na bazie noni, owocu noni powstała branża superfood, tak zwanej superżywności, zdrowej żywności, wyjątkowej żywności, szczególnej żywności, opartej na tak zwanych superowocach, na super roślinach. Super to, ja wiem, że tak u nas to super dziwnie brzmi, ale chodzi o to, że to super oznacza wyjątkowych, posiadających właściwości wychodzące ponad to, co klasycznie, typowo gdzieś tam spożywamy w naszej żywności, prawda? Czy ponad to, co oferuje no, gro roślin takich normalnych, prawda? Czyli między spożywczym przemysłem a farmaceutycznym zaistniał ten przemysł bioaktywny w ramach branży wellness. Uruchomił firmę, która rozwijała się w wielkim tempie, ogromnym tempie. Doszła do kilkuset milionów dolarów obrotu, stworzyła standard napoju noni. Ja miałem ten wielki przywilej, potężny przywilej dołączenia do Johna Wadsworth'a 15 lat temu, ponad 15 lat temu. Miałem okazję widzieć się z nim kilkadziesiąt razy w różnych miejscach i w Polsce kilka razy i w świecie, w Stanach, w różnych miejscach i na Polinezji Francuskiej, na Hawajach. Mogłem zobaczyć, jak to noni rośnie, poznać całą historię, ale równolegle od momentu, kiedy John Wadsworth wprowadził na światowe rynki sok z noni, napój bioaktywny z noni, wielu naukowców zaczęło badać inne superowoce, odkrywać inne superowoce i je badać. Bardzo ważne, równolegle. No, pojawił się taki nowy trend właśnie superowoce, poznawanie superowoców. Odkryto znakomite właściwości jagody Acai brazylijskiej,
czy jagody maki pochodzącej z obszarów Chile, Argentyny, mniej więcej z tamtego rejonu i wielu, wielu, wielu innych. A także przebadano bardzo dokładnie wiele owoców dostępnych w naszej szerokości geograficznej i okazało się, że niektóre z nich są absolutnie super, super owocami, że my ich nie doceniamy, są super owocami. Zarówno podjął decyzję uruchomienia nowej firmy, która będzie oferowała te super owoce w kilku różnych postaciach, może w ten sposób. I to, co najlepsze z nich zaoferuje. Razem z Kimem Macy założyli firmę Zenoa, kilku dżentelmenów do współpracy dobrali. Powstała firma, której nazwa pochodzi od dwóch wyrazów. Azjatycki Zen, czyli równowaga, harmonia, spokój. Nie mylmy tego Zenu z jakimś tam buddyzmem, z religią, z niczym. Bardzo proszę, bo to nie ma tutaj generalnie zupełnie nic wspólnego. To azjatyckie słowo. I Noa, polinezyjskie słowo oznaczające dokładnie harmonię, oznaczające rodzinę, radość, szczęście, miłość. Powstała firma Zenoa. Powstała firma Zenoa i dzisiaj rozwijamy się na kilkudziesięciu, właściwie na kilkudziesięciu, może za dużo powiedziane, dwudziestu kilku rynkach w tej chwili. W części jest firma otwarta, w niektórych jest w fazie przedstartu takiego początkowego, a w niektórych tak, w Polsce jesteśmy już właściwie na przełomie przedstartu i normalnego funkcjonowania przedsięwzięcia na naszym rynku. Czyli Polska jest pierwszym krajem z krajów Unii Europejskiej, który jest w rodzinie Zenoa. Jesteśmy tym pierwszym krajem. I teraz, moi drodzy, tak szybciuteńko, dosłownie w 3-4 minutki o produktach. Choć o tych produktach 3-4 minutki to jest taki bardzo skrót. O tych produktach można by mówić naprawdę bardzo dużo, ale zrobię to naprawdę w dużym skrócie. Przede wszystkim pierwsza sprawa, John Wadsworth jest ekspertem od napojów, od Noni, od tematu Noni. Nukuhiba, produkt, który został uruchomiony przez Johna w całej tej ścieżce jego badań, 25 lat badań nad Noni, jest absolutnie jego szczytowym osiągnięciem. Dzisiaj widziałem, kontynuacja, zobaczyłem, że piszecie, że przyszła do was Nukuhiwy, do mnie też przyszła. Cztery buteleczki w paczce, plus korkę, plus RQ. Później sobie porozmawiamy o tym. Prawda, przyszła nowa Nukuhiwa, smak, zapach, możecie już sami przetestować, zobaczyć, czy moje słowa były przesadzone, czy rzeczywiście jest tak duża różnica w stosunku do tego, co było wcześniej. W każdym razie powstał produkt, który jest dużo, 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 dużo razy mocniejszy, bogatszy, jeśli chodzi o składniki odżywcze, od tego wszystkiego, co wcześniej na bazie Noni powstawało. Korzyści przede wszystkim, jakie mamy. System odpornościowy bardzo mocny. To bardzo ważne. Ja na Noni jadę, że tak powiem, od 15 lat, natomiast na Nukuhiwie od ponad roku i czuję się jak młody niedźwiedź na wiosnę. Jestem pełen energii, dopakowany, doładowany, naprawdę niesamowicie, kondycja total. Powiem wam, na przykład dzisiaj, no właśnie mówię, to opalenie moje, te tam, nie wiem, czy to widać przez internet, ale naprawdę to słońce dzisiaj dało takiego czadu, a dzisiaj tutaj w Słubicach kręciliśmy odcinek telefonu 110. Niemiecka telewizja kręciła odcinek telefonu 110. Ja jakoś tak w tej telewizji zacząłem od jakiegoś czasu, tak mnie to wszystko zaczęło bawić fajnie, że brałem w tym udział i cały dzień był na słońcu. W bardzo dużym ruchu. Przez ten most biegaliśmy tam i z powrotem na dół, do góry, wszędzie. Tysiące, nie wiem ile dzisiaj kilometrów tutaj zrobiłem, ale po prostu zero zmęczenia, zero jakiegokolwiek, nie wiem, no za dwa tygodnie skończę 60 lat, za niecałe, za 12 dni już, prawda? A naprawdę power jest niesamowity. Mocna odporność, wielka wytrzymałość. Ta odporność to jest 15 lat absolutnie niechorowania. To jest wielki, wielki, potężny plus stosowania Noni. A ostatni rok to jest wyniesienie mojego zdrowia na dużo, dużo wyższy poziom. To jest to, co Noni, to co Nukuhiwa wprowadziła do mojego życia, ale nie tylko Nukuhiwa, jeszcze dwa kolejne produkty, które mocno wprowadził równolegle. W Nukuhiwie podstawą są dwa rodzaje Noni, pire owocu Noni i nektar Noni poddany fermentacji w środowisku wody kokosowej, ale oprócz tego jest kilka innych super owoców, wspaniałych super owoców, takich jak właśnie jagoda acai, wora kokosowa, jagoda maki, czarnoporzeczka, czerwona malina, winogrono Concord, ananas. Gdybyśmy chcieli to przełożyć wagowo odpowiednio, to ekwiwalent składników odżywczych, ponieważ jest ponad 1200 składników odżywczych w Nukuhiwie, ponad 1200 biologicznie czynnych fitoskładników odżywczych, bo tak powinniśmy powiedzieć, to będzie poprawnie. Tu jest tylko 8 z nich pokazanych. W 60 ml Nukuhiwy jest ponad 1200 ich różnych, a tylko 8, zobaczcie, jaki ekwiwalent stanowi różnego rodzaju witamin, czy resweratrolu, czy cynku. Ile tego trzeba by zjeść owoców, warzyw i tak dalej, żeby mieć ekwiwalent właśnie tego, co jest w 60 ml Nukuhiwy, prawda? Niesamowite. 60 ml Nukuhiwy stanowi ekwiwalent 5 porcji
tygodziennego zapotrzebowania na warzywa i owoce, kompletnego, całodziennego zapotrzebowania na warzywa i owoce. Dla dzieciaków fantastyczna rzecz, dla dorosłych fantastyczna rzecz, absolutnie, absolutnie fenomen. I to jest ten pierwszy podstawowy produkt. Drugim są jedno i wiele nienasycone kwasy tłuszczowe omega. Bardzo ważne, optymalizacja zdrowia serca i właściwa budowa błony komórkowej. Okay? I to jest absolutnie fenomen. Korzyści z omega potężne, przede wszystkim zdrowie serca, zdrowie komórki, wpływ na zdrowie mózgu, włosy, skóra, stawy, trawienie, to wszystko bardzo, 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 bardzo ważne. I tu co najważniejsze, zobaczcie, mamy omega 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 11. 8 omeg w jednym. Absolutnie, absolutnie fenomen. Absolutnie fenomen. Niesamowita rzecz, niesamowita siła. A to, z czego jeszcze pochodzą, to już w ogóle jest absolutnie znakomite, prawda? Ponieważ dziki dorsz arktyczny, kilka omeg z tego pochodzi, z olej z nasion gratu, z odmiany rokitnika, tak zwanego szakłaka morskiego, omega 7, czy omega 369 z nasion żurawiny, z olej z nasion chia, omega 3,6. No i jest tutaj noni, Morinda citrifolia, czyli owoc noni. Absolutnie fenomen, fenomen, total, total, total. I trzeci, ostatni produkt, salacja reticulata quercetin, ester Q, tak go nazywamy, wyzwala zmagazynowane energii. Dlaczego? Dlatego, że działa bardzo mocno mitochondria. Roślina z Ceylonu, starego Sri Lanki obecnej, Indii, która od wieków stosowana była w Ajurwedzie, tu znalazła swoje zastosowanie. I to jest absolutnie, absolutnie fenomen, dlatego że Japoński Instytut Biochemii Stosowanej stworzył ten produkt, właśnie ten produkt stworzył dla firmy Zenoa. I ten produkt, jakie są jego korzyści przede wszystkim? Pierwsza rzecz to jest te dwie rzeczy. Wpływ na wagę, bardzo ważny, stabilizuje naszą wagę, stabilizuje poziom cukru we krwi. Uczestniczy w tych przemianach cukrów prostych, pozyskuje energię z tych cukrów prostych, które są cukrami no, problematycznymi, szkodliwymi dla nas. Daje nam dopakowanie takie energetyczne, ponieważ działa na mitochondria, więc to jest bardzo ważne. Wpływ na zdrowie mózgu, wpływa na nasz młody wygląd. Natomiast z czego się składa? Gdybyśmy sprawdzili, z czego się składa, co jest w takich kapsułeczkach salacji retikulaty quercetinu, prawda? Bo to są, tu jest 60 takich kapsułeczek, a w korkerze jest 90 kapsułeczek. Tu jest 60. No to wystarczy rzucić okiem. Ja nie będę może tego wszystkiego czytał, ale jak rzucisz tu, mój drogi, moja droga, okiem, widzisz, jak fantastycznie bogaty skład jest tutaj, jakich elementów się składa. Trzy produkty stosowane razem znakomicie synergicznie działają, absolutny fenomen. I do tego, żebyś mógł, czy mogła jeszcze lepiej to poznać, a poza tym, żebyś mógł, czy mogła się lepiej dzielić informacjami o tym produkcie, mamy specjalne uloteczki do tego. OK, zapytaj, mój drogi, moja droga osoba, która się zaprosiła dzisiaj na ten webinar, żeby ci troszkę o tych ulotkach powiedziała, może dała dostęp do nich, bo są naprawdę fenomenalne. Ja dzisiaj, będąc na tym moim planie, na tym moim filmie, brzydko może powiem, pozbyłem się, nie wiem, chyba 50-60 chyba kompletów ulotek, prawda? Po prostu rozmawiałem z ludźmi i wszędzie, bo przerwy mieliśmy tu, ubiegaliśmy, ganialiśmy. No tak to po prostu poszło. Oprócz tego, że jeszcze do pewnych ludzi już one poszły taki, z którymi się wcześniej umawiałem, że im dostarczę również te uloteczki. Także świetnie opisujące to, bardzo pomocne do tego, żeby samemu dobrze poznać te produkty, absolutnie, być do nich przekonanym, później stosując, no i dzielić się informacją o nich. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o produkty, jeśli chodzi o firmę. I teraz plan marketingowy. Teraz plan, ok? Mamy nowy plan. Mamy nowy plan marketingowy. Plan, który testujemy. Chciałbym, żebyście podeszli do tego z wiedzą, świadomością, takim sposobem myślenia, że to jest cały okres testowy. Jeżeli nam się to wszystko nie spodoba i powiemy, B, my nie chcemy, Zena jest gotowa, jeżeli to będzie globalnie oczywiście, gotowa jest wrócić do starego, jeżeli nam się stare podoba. Natomiast ten nowy jest wyjściem dużo dalej, jest naprawdę wyjściem do przodu, jest czymś innym. Jest czymś innym niż to, co mieliśmy do tej pory. Część nas została, pewne elementy są podobne, natomiast w centrum jest coś zupełnie innego teraz. Jest coś, co było ważne w dochodzie, ale dopiero gdzieś tam na takim średnim poziomie biznesu, czy do dużym poziomie biznesu. Tutaj od początku jeden z fundamentów jest bardzo, bardzo istotny. I teraz pozwólcie, że ja to wam powiem, dobrze? Właściwie moglibyśmy jeszcze podzielić się paroma zdrowotnymi historiami, ale myślę, że przejdę do planu. Co? Przejdę do planu, bo musimy ten plan wałkować. Jak nam czasu później zostanie, to możemy jakąś historię tutaj jeszcze wrzucić. Natomiast pierwsza rzecz podstawowa. Ten plan
zachęca nas do tego, żebyśmy lojalnie co miesiąc kupowali produkt. No bo generalnie bycie w biznesie na tym polega, prawda? To nie chodzi o to, żeby produkt kupować i składować, tylko żeby kupować i go stosować. To jest najważniejsze. Kupować, stosować, być zdrowszym, lepiej myśleć, lepiej działać, lepiej się organizować, lepiej po prostu funkcjonować, no bo to wszystko jest połączone. No, no, prawda? Ciężko jest nam działać, kiedy brakuje nam składników odpowiednich, kiedy no, niby się odżywiamy. Ja wiem, że dzisiaj suplementów jest od zarąbania. Dzisiaj suplementów jest masa różnych, różnistych, natomiast takiej wysokiej półki nie ma dużo. Naprawdę nie ma dużo. Jest śladowo. Ja absolutnie jestem przekonany, że to, co John Oxford tutaj oferuje w postaci nuków i wykorker, jest RQ, to jest absolutnie top, jeśli chodzi o suplementy. Jeśli chodzi o skład tego wszystkiego, działanie, uzupełnianie się wzajemne. Na sobotnim spotkaniu strategicznym u Krysi Jarczewskiej mieliśmy no, naprawdę wspaniałe rozmowy i nasze panie, nasi naukowcy, współdziałający razem z nami, i Basia, i Zuzia, opowiedziały o tym współdziałaniu, opowiedziały o tej potrzebie stosowania tego razem, o tym uzupełnianiu się tego wszystkiego. To jest tutaj kluczowe, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Dobra, wracamy do planu. Pierwsza rzecz to jest tak zwany program zachowania lojalności. O co tu chodzi? Chodzi o to, że mamy takie trzy poziomy, srebrny, złoty, platynowy, i te trzy poziomy zachęcają nas do tego, żebyśmy zachowywali poziom lojalności, a poziom lojalności, żebyśmy co miesiąc robili zamówienie, które jest takim zamówieniem kwalifikującym nas do uzyskiwania pieniędzy. Jeżeli tak zwany obrót strumieniowy. Obrót strumieniowy to takiego, to jest obrót firmy od momentu, kiedy myśmy wystartowali, ale całej firmy, globalnie. Okay? Czyli jeżeli ktoś wystartował dzisiaj, no to dzisiaj też może wystartował ktoś w Japonii, ktoś w Niemczech, ktoś wystartował w Stanach, jeszcze gdzieś, nie w jego linii, nie w jego grupie, w innych grupach, ale to jest tak zwany obrót strumieniowy. Wszystko, co się wydarzyło w firmie po twoim starcie, jeśli chodzi o obroty. I ten obrót się kumuluje, dodaje się z miesiąca na miesiąc, ale jest pewna rzecz, że jeżeli w jednym miesiącu nie dokonasz zakupu, jeżeli nie robisz zamówienia kwalifikacyjnego, takiego przynajmniej 100-punktowego, wtedy twój obrót strumieniowy zaczyna się od zera. Okay? I dla wszystkich osób, które zestartowały w Zenoa w zeszłym roku, od czerwca, bodajże tak, bo to byliśmy pierwszy czerwiec, lipiec byliśmy połączone, lipiec był pierwszym miesiącem zeszłoroczny, obrót strumieniowy liczy się już od tamtego czasu. Ale jeżeli ktoś po drodze tam miał jakiś, no nie kupił produktu, to ten obrót strumieniowy będzie się liczył mu od miesiąca, w którym kupił produkt. Jeżeli zrobi przerwę, wszystko zostaje skasowane. Mówimy tutaj o tym, prawda? Nie też, że skasowują jego biznes i tak dalej, żebyśmy się dobrze rozumieli, tylko chodzi o to, że program lojalności to jest pierwsza podstawowa rzecz, bardzo ważna, poziom złoty, srebrny, srebrny, złoty, platynowy, srebrny to jest 100 tysięcy punktów kumulowane po twoim starcie, złoty to 500 tysięcy punktów i platynowy to jest 1 000 000 punktów. Punktów, czyli no przelicznij na dolara, później zobaczysz, jak to wygląda. I są świetne rzeczy, dlatego że jeżeli się przeskoczy te 100 tysięcy, co bardzo szybko się przeskakuje generalnie, gro ludzi, którzy od początku to przeskoczyło dawno i 1 000 000 i dalej, udział w każdorazowym losowaniu bezpłatnych nagród produktowych i innych dodatkowych i punktów innych rzeczy, które tutaj uzupełniają. Przy 500 punktach udział w losowaniu bezpłatnego uczestnictwa w górnym wiecie Zenoa dla dwóch osób, a przy 1 000 000 jest bezpłatne uczestnictwo w górnym wiecie Zenoa dla dwóch osób i udział w losowaniu dodatkowych nagród i tak dalej, i tak dalej. Także pierwsza rzecz bardzo, bardzo ważna. Ale dobra, idziemy dalej. Mamy bonus startowy. On się zupełnie nie zmienił, jest taki, jaki jest. Mamy 4 zestawy, jak pamiętasz, mój drogi, moja droga, chyba się pokrzyło u ciebie też, prawda? Mamy zestaw Korker razy 2, SRQ razy 2 za $130. Mamy dwie nuku HIV-y Korker i SRQ za $169.95. Mamy 4 nuku HIV-y za $189.95. I mamy 4 nuku HIV-y Korker i SRQ za $219. I odpowiednio mamy 100 punktów, 120, 125 albo 150. Prawda? I żeby to było prościej, jakby wyliczyć tutaj, to ja tutaj, ponieważ bonus startowy jest płacony z 5 poziomów, z pierwszego masz 20, z drugiego 5, trzeciego 5, czwartego 5, piątego 5 i to jest z pierwszego zakupu osoby, którą wpisałeś, albo ktoś wpisał u ciebie do piątej generacji licząc. Czyli dostanie z pierwszego poziomu 20%, z drugiego 5, trzeciego 5, czwartego 5, piątego 5. Dlaczego tu jest tak 10 na $20, 2,5 na 5 i tak dalej? Dlatego, że jeżeli masz kogoś, kto zrobił 100 punktów w miesiącu, to 50 punktów idzie na bonus strumieniowy tak zwany, a 50 punktów z tej 100 wyjdzie na startowy, na zespoły i na wiele innych tamtych bonusów. Jeżeli na przykład 150 punktów ktoś zrobił, no to 50 tak samo idzie na strumieniowy, ale 100 punktów idzie na startowy i na te wszystkie inne. Więc odpowiednio ze 120% jest 20,
a z 50 punktów 20% jest 10, prawda? Stąd te wyliczenia. Tak to wygląda, z 5 poziomów masz płacone. Pierwsza rzecz podstawowa, bonus startowy funkcjonuje. Obsługa to jest tak zwany bonus zespołu. Stałe wypłaty zależne od miesięcznego obrotu twojego zespołu. Ja później pokażę przykłady, dobrze? Ważną rzeczą jest, żeby mieć 3 nogi, 3 linie. 3 linie to jest bardzo ważna sprawa. To jest plan, który zachęca nas do utrzymywania 3 linii. Ale nie odgrywa tutaj żadnej roli żadne fale typu fala pierwsza, fala druga, fala trzecia. Te rzeczy zostały skasowane. Jak widzisz, jest tytuł po lewej stronie. Trener Zen 1, Zen 2, Zen 3, profesjonalista Zen 4, Zen 5, Zen 6, mistrz Zen 7, Zen 8, 9, legenda Zen 10, Zen 12 i arcy, nie pamiętam tej końcówki, tak zostawiłem to, Zen 13, 14, 15. I jak widzisz, po prawej stronie są wypłaty. Jeżeli taki obrót ty ze swoim zespołem zrobiłeś, twój obrót wchodzi w to, obrót twoich klientów i obrót twojego zespołu do dowolnej generacji, do dowolnej głębokości. Nie, że z pierwszej głębokości, z drugiej, do 6, do 3, do 5, nie. Wszystko. Wszystko, co od ciebie się zaczyna. 750 punktów daje $50, 1050 punktów, już, może tak lepiej będzie, jak ja pokażę, tak. Czyli $750, 750 punktów obrotu to jest $50 tego bonusu, 1500 punktów obrotu to jest $150 tego obrotu, 3000 punktów to jest $400 tego obrotu, wypłaty, przepraszam, 6000 punktów to jest $800 do wypłaty, 12 tysięcy punktów to jest $1600 do wypłaty, 25 tysięcy punktów to jest $3200 do wypłaty. Żebyś to widział, czy widziała lepiej, mam tutaj to zrzutowane bez tych wyliczeń w środku. Wyrzuciłem to, dlatego żeby nam to strasznie gmatwało. Czyli poziom Zen 1, Zen 2, Zen 3, 750, 1503, odpowiednio $50, 150, 400, prawda? 3000 punktów to jest 20 osób, które zrobiły po 150 na przykład, prawda? OK? Mówimy o tym bonusie. Następny etap. Zen 4, Zen 5, Zen 6, profesjonalista, 6000, 12000, 25 i odpowiednio $800, 1600, 3200. Ja tak stawiam, że taki bardzo popularny u nas to będzie tak te 12 tysięcy, to będzie, myślę, mocno popularny temat. Wielu będzie na tym poziomie, sporo ludzi będzie na tym poziomie tak samo, na bank, tak to wygląda. Kolejny etap to jest Zen 7, Zen 8, Zen 9, 50 tysięcy, 100 tysięcy, 200 tysięcy punktów i oka 6 tysięcy, do osób 10, 15 tysięcy. Kolejny etap to jest 10, 11, 12. Ja wiem, że to jest odległy, ale chcę, żebyście zobaczyli. 350 tysięcy, 550, 800 tysięcy punktów, 20 tysięcy lub 25, 30 tysięcy. I ostatnia ścieżka Zen 13, 14, 14, 15, arcy, 1 200 000 punktów, 2 miliony punktów, 3 miliony punktów i odpowiednio 40 tysięcy, 50, 75. Oczywiście miesięczne dochody. Mamy tu jeszcze raz to podsumowane. Dobrze, jeszcze raz mamy to podsumowane. Po lewej mamy obrót zespołu, po prawej mamy wypłaty. Tu jest procent, jaki powinna mieć noga główna, nieprzekroczony, nie powinna przekraczać 60%. Jak się przekroczy, to będzie tam odrobinę to pomniejszone, nie, że nie będzie wypłaty. I po prawej stronie boki polegają na tym, że kolejne nogi muszą dawać 40%, ale generalnie jakby trzecia, czwarta, piąta, szósta i tak dalej nie mniej niż 10%. O, w ten sposób. Mamy tutaj to wszystko podsumowane, dobra? Do tego bonusu od poziomu profesjonalista, on Zen 4, od 6 tysięcy punktów dochodzą tutaj te rzeczy, widzisz? Czyli jak zrobisz Zen 3, no 3 tysiące punktów, fajnie, jak zrobisz Zen 4, 6 tysięcy punktów, 800 dolców z tego masz jeden udział kwartalnego bonusu, który jest generowany przez 3 miesiące i na pominięciu kwartału jest wypłacany. Jak zrobisz Zen 5, 12 tysięcy punktów, masz dwa udziały, 1600 dolców z tytułu wypłaty tutaj i dwa udziały takie wypłacone. Jak zrobisz 25 tysięcy, masz $1200 i masz cztery udziały wypłacone. I to jest dodatkowe wynagrodzenie, natomiast już tutaj arcy pojawia się jeszcze dodatkowe wynagrodzenie, ale już może tym się nie będę zajmował, bo teraz dochodzi do tego druga bardzo ważna rzecz. To był jakby, to jest ten jeden sposób, prawda, główny, którym zarabiamy, czyli bonus zespołu tak zwany, natomiast tutaj jest tak zwany bonus strumieniowy nowy, stałe wypłaty. Okay? I teraz bonus strumieniowy zależy od obrotu, od tego, co na początku pokazywałem, od tego, ile firma zrobiła obrotu od momentu twojego startu. 5 tysięcy,
10 tysięcy punktów, 20 tysięcy, 35, 55, 100 tysięcy, 150, 200, 250 i tak dalej, i tak dalej. To jest kumulacyjnie, każdego miesiąca się dodaje. Czyli ty wystartowałeś, jeżeli po tobie 5 tysięcy punktów zostało zrobionych na całym świecie w Zenoa, masz już pierwszy główny warunek do tego, żeby kwalifikować tak zwany wave trainer, czyli trener fali. Jak 10 tysięcy punktów zostało zrobione, to masz tutaj już otwartą furtkę do kwalifikowania Zen, przepraszam, Wave Trainer 1. Czyli to, tu byłoby $25, to byłoby $50 dodatkowe. Jak masz 20 tysięcy tych punktów zrobione po twoim starcie już, masz możliwość, żeby trener fali drugiej być kwalifikować. $100 za to będzie w miesiącu. Okay? Bo to wszystko mówię o miesięcznych wypłatach. Zobacz, jak to wygląda teraz. Trener fali na czym polega? Na tym, że jeżeli tu jesteś ty, minimalnie 75 punktów, to jest wyliczone. No, my nie zrobimy 75, 100 jest dla nas takim wymogiem kwalifikacyjnym w ogóle, ale tutaj do tej wypłaty musiał być minimum 75 punktów. 100 jest taką bazą naszą. Jeżeli masz trzy osoby, pierwszą, drugą, trzecią, które zrobiły test, swoje minimalne zamówienia i te 5000 punktów już weszło od twojego startu, $25 wynosi twój bonus. Trener fali pierwszej polega na tym, że ty jesteś trenerem fali i masz jednego trenera fali. OK? Nie musi być personalny. Ważne, żeby był w linii, gdzieś w głębokości. Może na drugim, na trzecim pokoju, na czwartym, na piątym. Pomiędzy wami mogą być ludzie, którzy nie kupili produktów akurat w miesiącu, ale gdzieś tam tutaj ten kupił, ten nie kupił, ten nie kupił, ten kupił i ten ma trzy. To ty masz jednego, ty jesteś trener fali i tu masz jednego trenera fali, czyli jest trener fali jeden, $50 dostaniesz bonus. OK? Co dalej? Zobacz. Dalej sytuacja wygląda tak, że jeżeli ty jesteś trenerem fali i masz w jednej linii trenera fali i w drugiej linii trenera fali tak zwanego, bez względu na to, jak głęboko oni są w danej linii, bez względu na to, mogą być personalnie od ciebie pochodzących, od personalnych, mogą podchodzić z drugiej, ten, a ten z trzeciej linii, a może ten jest personalny, a ten jest z piątej linii, wszystko jedno, z głębokości znaczy, wszystko jedno, $100 ten bonus wynosi. Jeżeli ty jesteś trenerem fali i masz trzech trenerów fali, w trzech liniach masz po jednym, to wtedy jesteś tak zwana fala pro, $200 dochodzi ci bonus. Do tamtego, który poprzednio pokazałem, prawda? OK? Żebyśmy to dobrze rozumieli. Pozwólcie, że ja zadam wam proste pytanie teraz. Czy do tej pory jest to w miarę jasne? Bo ja mówię i mówię, a nie wiem, czy jest to jakoś tam jasne. Dla tych, którzy byli w sobotę u Krysi, jestem przekonany, że to jest jasne, nie? W dużej mierze. Ktoś mi napisze? Czy jakoś tam kuma? Czy wolniej, czy szybciej, czy co? Ktoś napisze na czacie? Jest zrozumiałe, Jacek. Okej, Jacku, no dokładnie, nie? Bo to jest proste. Od obrotu się liczy, a tutaj w tej opcji liczy się od tego, ilu masz tych trenerów fali w różnych miejscach. W miarę jasne, no tu już miecia troszkę tego. Słuchajcie, będziemy o tym sporo rozmawiać. Pamiętacie, w pierwszej wersji plan był falowy, więc potrzebowaliśmy kilka razy o nim powiedzieć, pokazać go, bo teraz zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje? Tu są różne sytuacje, to jest akurat taki wariant wzięty, przykładowo ktoś zrobił Zen 7, ojej, co ja tu przedstawiam, ktoś zrobił Zen 7, zrobiłeś Zen 7 powiedzmy, na poziomie Zen 7 masz $5000 tam z tego bonusu, wynikał, nie myślę, że to jest błąd, tam było $6000, no jest okej, okay, to ja zrobię błąd, ale w strumieniówce tych trzech nogi, które budujesz, możesz czwartą budować, możesz piątą budować, szóstą, fajnie, tu może się coś dziać, tu nie ma problemu, ok? Natomiast jakby trzy są tutaj istotne, jeżeli masz w tych nogach po jednym master 1, tak zwany, bo to już dalej w tej tabelce jest, no to ten bonus będzie wynosił $1100. Razem da ci to 7100 dolców. Taki będzie dochód na takim poziomie. No dużo, oczywiście to już jest taki przykład dalszy. Ale co chcę tobie pokazać? Bo kiedy w sobotę rozmawialiśmy u Krysi o planie, no to było hasło, no dobra, no to ile to potrzeba byłoby tych ludzi teraz, żeby pierwszy bonus dostać, porównywano to do fali i tak dalej. Wszystko zależy, jaki zrobimy obrót. Wszystko zależy, jaki zrobimy obrót. W poprzednim planie fala pierwsza płacona była, wynosiła $15, do tego dochodził startowy tam jakiś albo 17, albo 15, zależy,
I generalnie sumieniowego 5 dolarów, z tego wychodziło, czy tam 10 dolarów, prawda? Natomiast tutaj zobacz, jak to wygląda. Chciałbym, żebyśmy się skupili tutaj na tej części na razie, dobra? Zobacz. Możliwość konfiguracji obrotu pierwszego poziomu, 750 CV. Ten pierwszy. I zakładam, że oprócz każdego to jest 100 punktów, ale ty zrobiłeś 150 punktów. Tak zakładam, dobrze? To są przykłady tylko proste. Może być taka konfiguracja, że masz 6 osób personalnie wpisane, każdy po 100 punktów zrobił, ty masz 150, wtedy startowy wyniesie 60 dolarów. Zen 1, ten właśnie z tytułu 750 CV obrotu zespołowego, wyniesie 50 dolarów i za trenera fali, no bo masz 3 zamówieniami, prawda, 25 dolarów, zarobi 135 dolarów. Po startowym bonusie już przy drugim, trzecim, tak dalej, w kolejnych miesiącach będziesz miał z takiego układu zawsze 75 dolarów. Zawsze, prawda? Ale może być taka konfiguracja, że ty wpisałeś 3 osoby, a ten wpisał kogoś, ten wpisał kogoś, ten wpisał kogoś, przykładowo, prawda? Tutaj startowy będzie mniejszy, bo po 20% z tego będzie, 5 z tego, 5 z tego, 5 z tego, prawda? 37,50 wyniesie, ale 750 punktów jest razem zrobione, czyli Zen 1 zrobiłeś, masz 50 dolarów za to i masz trenera fali zrobionego, 25 dolarów, tu zarobisz 112,5 dolara. Ale okej, okay, założyliśmy, że po 100 punktów ludzie zrobili, no ale dobra, a jak zrobią po 150? To jest proste, dwa przykłady, dwóch takich konfiguracji, każdy robi po 150 punktów. Zobacz, co się dzieje. Prawda? Masz raz, dwa, trzy, tu masz czterech, dało 750 punktów, startowy 80 dolarów, po 20 dolarów masz tutaj z tego tytułu, za Zen 1, czyli ponieważ 750 punktów przeskoczyłeś, 50 dolarów, za trenera fali 25 dolarów, 155 zarobiłeś, prawda? W tym pierwszym miesiącu ze startowym, normalnie zawsze, jeżeli będziesz kwalifikował, to bez startowego byłoby to 75, prawda? Bo byłby tylko Zen 1 i trener fali tutaj. Teraz, ale gwarantowane takie. Oczywiście tu się może zacząć coś dziać dalej i tak dalej. Ale może być taka konfiguracja, że tak wpisałeś tu, a ten wpisał jednego, prawda? I wtedy startowy będzie 65, dlatego że to będzie 20, 20, 20 i 5. OK? Dobrze? Zen 1 z tej tabelki, wiecie której, tej Zen 1, Zen 2, Zen 3, czyli 50, 150, 400, potem 800, 1600 czy 200, nie? Zen 1 50 dolarów. Trener fali 25, 140 dolarów przy takim układzie masz, ok? Czy w kolejnych miesiącach jest 75. Chciałem, żebyś to, żebyś widział, czy widziała to, bo to jest ten najniższy poziom. To jest ten jakby poziom taki wyjściowy, startowy, to, co stanowiło w poprzednim rozdaniu falę pierwszą, czy falę pierwszą plus, no, tak możemy nazwać, tak? To było takie rozdanie w poprzednim, dla tych z was, którzy pamiętacie poprzedni plan. Natomiast dziś to wygląda w ten sposób. Dziś to wygląda w ten sposób. Dokładniej to wygląda w ten sposób. OK? Tu może niech nam te boki na razie tutaj nie tego. Tu wiadomo, że to są dalsze rzeczy. Tu mamy to może tak lepiej widać, prawda? Lepiej widać, że ja tylko to rozpatrzyłem, ten przypadek rozpatrzyłem. No ale co jak zrobić 1500 punktów, prawda? No bo będziesz miał kogoś, kto tam zrobi 400-500, też tam zrobi 800, u kogoś 900 będzie, masz 1000. To ten bonus nie będzie 50, tylko 150, ten stały wypłacony. A jak zrobisz 3000 punktów, to ten stały bonus będzie 400 dolarów wynosił. Stały, zawsze, gwarantowane. 3000 przekroczyłeś, masz 400 dolarów z tego tyłu. I teraz jeżeli masz jeszcze gdzieś trenerów fali, tu czy tu czy tu, no to masz jeszcze 50 dodatkowo, 100, 150 czy 200 i oczywiście przy każdym startującym startowy bonus masz wypłacony, nie? Tak to wygląda. Ja jestem tym podekscytowany, dlatego że załatwia to bardzo wiele ważnych rzeczy. Raz, że jest to plan, który płaci stałe wypłaty od obrotów, jakie robimy, od obrotów. Bez względu na to, na jakim poziomie, gdzie ten obrót byłby zrobiony, co jest bardzo ważne i co jest unikalne w marketingu sieciowym. Absolutnie unikalne. W większości w marketingu jest płacone tak, że jest zawsze bardzo duże tak zwane cięcie czy breakage wracający do firmy. Nawet w planach, które mają dynamiczną kompresję, nie mówię o zwykłej, ale o dynamicznej kompresji, kiedy byłem ten miesiąc temu, półtora miesiąca temu już w Stanach, rozmawialiśmy o dynamicznej kompresji, to pokazywali mi tam ci eksperci marketingowi, że w dynamicznej kompresji również sporo pieniędzy wraca do firmy. Jest niewypłacone. Wydaje się, że są wypłacone wszystkie, a jednak nie. Jednak są jakieś takie furtki, które powodują, że do firmy więcej pieniędzy wraca.
Ten plan generalnie zakłada te wszystkie różnice międzyprocentowe, czyli na przykład, no ktoś może zadać pytanie, dobra, ktoś zrobił nie 1500, ale zrobił 2500. On dostanie? Dostanie 150 czy co? No tak, dostanie 150. Bo jakby zrobił 3000, to by dostał 400. Ale ta różnica finansowa, która się tutaj pojawia, ona jest przeznaczona tu na te pola. O, na to jest przeznaczona, nie? Także to jest, no mówię, fajnie, głęboko przemyślane. Ja pokazuję dzisiaj wam to tak treningowo. To nie jest pokazanie generalnie dla nowych osób, to co ja pokazuję w tej chwili. Dla nowej osoby, bo może mieć oczopląs i może się powiedzieć, kurczę, ja pierniczę, ale tutaj tego wszystkiego jest dziwnego. Natomiast generalnie jest to dla osób, które już wcześniejszy plan widziały, które ze wcześniejszym planem się troszkę, że tak powiem, zmierzyły. My szykujemy z Markiem Pomerancem, no i w ogóle z Zenona dostaliśmy tam taki zarys, pokazanie tego planu w pięciu slajdach. W pięciu bardzo prostych slajdach. Zobaczycie w pięciu prostych slajdach świetnie pokazany plan. Myślę, że będzie to już pokazane w czwartek. Że w czwartek już będę mógł pokazać go w tej takiej wersji, w jakiej będziemy go pokazywać i go łatwo rozumieć, prosto rozumieć. Tu chodzi mi, żebyście widzieli całą ideę, koncepcję. Bardzo ważną rzeczą jest, że te cyferki, które tutaj są, one mogą się jeszcze zmienić. Niektóre mogą pójść w górę, niektóre mogą pójść w dół. Mogą się zmienić. One są jeszcze chwilę, one są ustawione tutaj, ale one jeszcze nie są takie na 100% zaklepane. Jak mówię, niektóre mogą pójść troszkę w górę, inne mogą pójść troszeczkę w dół, ponieważ jeszcze chyba do wtorku, czy do środy, do wtorku, jest przez dwie firmy informatyczne cały ten plan testowany. No myśmy wzięli to jako test, mogliśmy czekać do września, do października, wszystko będzie gotowe, sprawdzone. Powiedzieliśmy nie, my chcemy już ten plan. My chcemy, żeby było płacone z obrotów. My chcemy strumieniówkę na zasadzie właśnie tych trenerów fali i tak dalej, że w ten sposób my chcemy. Chcemy to w naszych krajach tutaj, Polska i Rosja, Ukraina i EU. No i przystali na to, powiedzieli, jesteście, robimy to dla was i ruszajcie, potem będziemy dołączać kolejne kraje. Moi drodzy, czy jakieś pytania mamy? A może inaczej? Może inaczej, ponieważ jest za 29, zrobimy przerwę teraz. Zakończę ten webinar, dobrze? Ci z was, którzy chcieliby coś więcej usłyszeć na temat tego nowego planu, macie pytania jakieś? Chcielibyście, nie wiem, żeby rozjaśnić to jakoś wam, żeby w ogóle o tym szerzej, lepiej widzieć, wejdźcie na Zooma. O 21:00 uruchomimy na Zoomie pokój. Ja minutkę przed otworzę pokój. Krysię poproszę. No ja mówię, że ja Krysię poproszę, a no, Krysia już wpisała. No Krysia to jest po prostu Krysia. Krysia już wpisała adres Zooma. Macie na czacie adres tego Zooma. Tam trzeba wpisać samo swoje imię, tylko przy logowaniu i wchodzicie. Jeżeli z mobilnych aplikacji, z mobilnych urządzeń korzystacie, to będziecie potrzebowali ściągnąć zoom.us sobie z Apple Store albo tam z Google Store. To z czego zależy, jaki macie operacyjny system. A jeżeli stacjonarnego komputera, laptopa typowego w domu, no to nie trzeba będzie nic ściągać, to on po prostu od razu was połączy, jeśli chodzi o Zoom. I na Zoomie sobie możemy pogadać więcej i wrócić do naszego ostatniego spotkania, bo było naprawdę świetne. Bardzo dziękuję tutaj wam wszystkim, którzy uczestniczyliście. Bardzo wam dziękuję. Naprawdę było to świetne spotkanie. Świetnie się na nim czułem. Wiem, że była świetna atmosfera. Nie było to typowe, klasyczne, marketingowe spotkanie, takie jak to zazwyczaj bywają. Prawie jak musztra prawie, a tu spokojnie, wszystko polijana, wszystko słodkie, piękne. Była dyskusja. Było dużo fajnych informacji, było dobre jedzonko, było naprawdę fajnie, naprawdę fajnie. Także dzięki Krysi, naszej gospodyni tego spotkania. Przygotowujemy się do 28 lipca. Niebawem na stronie zenoa.pl zobaczycie informacje. 28 lipca w Domie Szkołowie w Łodzi robimy kolejne spotkanie nasze, takie strategiczne, przed kolejnymi konferencjami zdrowotnymi, bo będziemy robili konferencję zdrowia w ramach tworzenia Akademii Zenoa, bardzo ważnego przedsięwzięcia, ponieważ naprawdę mamy suplementy bardzo, bardzo wysokiej półki. Mamy plan, który w ogóle nie ma żadnego dzisiaj równoważnika, że tak powiem, czegoś równoznacznego z nim, bo generalnie nigdzie takiego planu nie ma. Więc będziemy o tym rozmawiać. Moi drodzy, tyle, bo ja tutaj czas zajmuję, gadam. Wiecie, jak to wyłączyć. Moje gadanie nie jest prosto. Zapraszam was na Zooma. Tych, którzy chcą budować biznes, oczywiście, którzy chcecie wiedzieć więcej, wejdźcie sobie na Zooma o 20 i sobie spoko pogadamy. Z, nie wiem, z, no, z pół godzinki do 40 minut, może jeden ten przebieg ma
Porozmawiamy sobie o wszystkim, jeszcze do ulotek wrócimy, ale przede wszystkim sobie możemy pogadać o planie, o sobocie, która za nami i o tym przede wszystkim, co przed nami. Nowy miesiąc zaczął, ruszamy, naprawdę mocno ruszamy. O 21, kiedy się ruszamy na Zoomie. Nie 21.30, 21. Czyli za 18 minut, ok? Za 18 minut spotykamy się na Zoomie. Dzięki serdeczne, tyle z mojej strony. Waldek Uberna, Słubice, do zobaczenia, do usłyszenia. Moi drodzy, hej, albo na Zoomie, albo z niektórymi z Was w czwartek. Trzymajcie się, hej, hej.